Drodzy bracia i siostry, w jedności wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dnia 13 maja 1992 roku, a więc 11 lat od zamachu na placu świętego Piotra i cudownym ocaleniu Jana Pawła II, tenże papież listem do kardynała Fiorenzo Angeliniego, przewodniczącego papieskiej rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, ustanowił Światowy Dzień Chorego i wskazał Maryję Niepokalane Poczętą z Lourdes jako szczególną patronkę w tytule również uzdrowienia chorych. Orędzie Maryi z 11 lutego 1858 roku, przekazane światu przez Bernardetę Soubirous, wzywa nas do przemiany sumień, modlitwy i pokuty. Zaś z orędzia Ojca Świętego Franciszka na dzisiejszy 30 już Światowy Dzień Chorego odczytujemy zadanie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią. Łączę się w tej Eucharystii z wami wszystkimi, którzy zgromadziliście się w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu Jezusa, Maryi i Józefa, jak również z tymi, którzy przebywają w szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej, jak i w gronie najbliższych w domach. Z wdzięcznym sercem ogarniam naszą modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia w jakimkolwiek wymiarze, którzy trwacie na drodze miłosierdzia, a więc z miłością pochylający się nad tymi, którzy cierpią. Temat wybrany na ten 30 dzień chorego, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, jak pisze Ojciec Święty, skłania nas przede wszystkim do zwrócenia spojrzenia na Boga, bogatego w miłosierdzie, który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego się oddalają. W tych słowach zostaliśmy podprowadzeni do odczytanego dzisiaj w liturgii tekstu z Księgi Rodzaju, w którym Bóg Stwórca świata i człowieka przywołuje mężczyznę i pyta go z ojcowską troską: gdzie jesteś? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Zrzucenie odpowiedzialności za nieposłuszeństwo Bożemu Słowu przez Adama na niewiastę, a następnie na ojca kłamstwa, przyniosło utratę godności ludzkiej jako obrazu Boga samego i oddaliło ich od rzeczywistości raju, miejsca zjednoczenia z Bogiem. Wróćmy do orędzia papieskiego, w którym czytamy, że miłosierdzie Boga wyraża Jego naturę, a nie okazjonalne uczucie. Ono jest siłą mającą w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa, pragnącą dać nam nowe życie w Duchu Świętym. To z tej miłości miłosiernej zrodziła się owa pierwsza Ewangelia, w której Bóg wprowadził nieprzyjaźń pomiędzy szatanem a niewiastą i jej potomstwem. Dlatego w walce szatana z ludzkością czeka go klęska, kiedy potomek niewiasty zada mu cios decydujący o przegranej. W świetle tej dobrej nowiny dostrzegamy Mesjasza, którym jest Jezus Chrystus, z
zrodzony w ciele i krwi z niewiasty nazaretańskiej Maryi dla naszego zbawienia. Tak od początku łaska i miłość miłosierna Boga są potężniejsze od grzechu pierworodnego i śmierci, która weszła na świat z powodu grzechu samostanowienia o dobru i złu moralnym w życiu człowieka poza Bogiem. To nie był tylko grzech nieposłuszeństwa. To był grzech pychy i stanowienia o dobru i złu. Będziecie jako bogowie. Tak podpowiadał szatan. Drodzy w Chrystusie, przechodząc do rozważania jednej z największych tajemnic wiary, jaką jest śmierć Jezusa Chrystusa, Boga człowieka na Kalwarii, dostrzegamy Maryję, która współcierpi za swoim Synem, jedynym odkupicielem człowieka i zbawicielem świata. Słyszymy też w tym miejscu hańby i wykluczenia Jezusa, słowa przebaczenia, modlitwy do Ojca. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak również słowa testamentu. Synu, oto matka Twoja. Te słowa wskazują, że ostatnie słowo należy nie do przemocy, kłamstwa i rewanżu wobec tych, którzy go krzyżowali, lecz do miłości miłosiernej Syna Bożego, który przywraca nas Bogu Ojcu, bogatemu w miłosierdzie. Przywraca też utracony porządek natury i harmonię stworzenia. Chrystus daje nam swoją Matkę, aby wzięła nas w opiekę i przewodziła nam w pielgrzymce wiary. To z woli samego Chrystusa staje się Matką Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół. A Kościół staje na drogach tych, którzy cierpią i zwraca uwagę szczególną na ludzi chorych, wpisując ich cierpienie w tajemnicę krzyża Jezusa. Papież emeryt Benedykt XVI, którego winniśmy szczególnie w tych dniach otaczać szczególną modlitwą wobec jego osoby, są bowiem zmasowane ataki z różnych stron. I papież Benedykt w swojej encyklice Zbawieni nadzieją zapisał, że na pewno trzeba nam zrobić wszystko, aby zmniejszyć cierpienie, ale pozbycie się go z tego świata w ogóle jest niemożliwe. Tylko dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie wyeliminować mocy zła, który jest stałym źródłem cierpienia. Tym, który może wyeliminować moce zła, jest tylko Bóg. Krzyż Jego Syna z Golgoty jest ceną naszej prawdziwej wolności od zła, od cierpienia i śmierci. To Chrystus poprzez ofiarę z życia odkupił ludzkie cierpienie i uczynił je podstawowym środkiem zbawienia. Drodzy bracia i siostry, święty Jan Paweł II był zawsze świadomy, że skuteczność jego pontyfikatu zależy w dużym stopniu od osobistego zjednoczenia z Chrystusem. Podkreślał, że siła jego posługi apostolskiej bierze się z daru cierpienia ludzi chorych, którzy modlą się za niego. W ostatnim okresie swojego życia, kiedy już nie mógł wypowiadać słów, mówił językiem cierpienia, kreśląc znak krzyża i błogosławieństwa nad nami. Podobnie jak uczynił to w dzień przed śmiercią, kiedy już słabnącą ręką
pobłogosławił korony. Totus tuus na skronie Matki Bożej Częstochowskiej w Jasnogórskiej Kaplicy. Musimy o tym pamiętać, że 1 kwietnia 2005 roku, na dzień przed śmiercią, te korony zostały osobiście przez niego pobłogosławione. Wspomnijmy jeszcze jedno przesłanie z Drogi Krzyżowej. Odbywała się ona w Koloseum, gdy nie mógł już uczestniczyć fizycznie i osobiście. Wówczas trzymał i przyciskał krzyż do swojej twarzy. Mogliśmy w tym przesłaniu usłyszeć nie słowa, ale znak przylgnięcia do Chrystusa na życie i na śmierć. Z pewnością prosił o pokój dla świata i o drogę odnalezienia wszystkich dla Boga. Dlatego prośmy Wszechmogącego i Miłosiernego Boga przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny uzdrowienia chorych, Królowej Rodzin i Królowej Pokoju oraz szczególne orędownictwo świętego Jana Pawła II, aby w naszym ludzkim świecie, pełnym kłamstwa, przemocy, cierpienia i wojny, zło nigdy nie miało ostatniego słowa, lecz aby moc płynąca z krzyża Chrystusa i z tajemnicy Jego zmartwychwstania, która obecnia się w Eucharystii, była naszą siłą i naszą niezawodną nadzieją.